Rafał Ziemkiewicz, dzień dobry, witam w saloniku politycznym w Telewizji Republika. Dzisiaj goszczą u mnie Agaton Koziński, Stanisław Janecki i Wiktor Świetlik. Dzień dobry. Tydzień za nami, zdominowany przez siłowe wejście do KRS-u, czyli kolejną polityczną bandyterkę władzy, o której wszyscy mówią, a ja mam wrażenie, że ona była właśnie po to, żeby wszyscy o niej mówili, a nie mówili o tym, co jest dzień wcześniej. Od razu postawię silną tezę, z którą się zgodzicie albo nie zgodzicie, że było to przykrycie fiaska wizyty kanclerza Scholza w Warszawie. Znaczy, wizyta kanclerza Scholza miała być takim pokazem siły sprawczości Donalda Tuska, Polska wchodzi w miejsce Francji, polsko-francuski motor, francusko-niemiecki motor staje się niemiecko-polskim motorem, jesteśmy drugim mocarstwem unijnym. Ta narracja naprawdę gdzieś tam w strzępach poszła w rozmaitych lewicowo-liberalnych mediach, a moim zdaniem zupełnie to nie wyszło i mam do was pytanie, dlaczego Olaf Scholz to zrobił Tuskowi? Dlaczego go upokorzył po prostu publicznie? Bo zadałeś dwa pytania, udzieliłeś co najmniej dwóch albo i trzech odpowiedzi. Ja się teraz zgubiłem, co jest, o czym rozmawiamy. Nie udawaj, dasz sobie radę. Znamy się nie od dzisiaj. Poradzisz sobie. Pytanie, czy my sobie poradzimy w tej sytuacji. Nie, poważnie. Ale nie, dlaczego Olaf Scholz potraktował Tuska... Rozumiem, że narysowałeś teraz menu i ja mogę sobie wybrać potrawę, na której się skupię. To wybieram opcję stosunki polsko-niemieckie i stosunki polsko-niemieckie i to właśnie co zrobił, bo to było ciekawe, bo dosyć nieprecyzyjnie została narysowana mapa tego, co tak naprawdę się wydarzyło, bo zapowiedzi rzeczywiście były buńczuczne, przede wszystkim z tymi reparacjami, że Olaf Scholz niczym Otton w 1000 roku do Bolesława Chrobrego przyjeżdża, jak Otton Bolesławowi Chrobremu ten diadem, to Olaf Scholz temu Donaldowi Tuskowi reparacje przyniesie. I było, będzie współrządził w Tak, Gazeta Europa. Wyborcza z piórem, skądinąd świetnie poinformowanego w relacjach polsko-niemieckich redaktora Wielińskiego, precyzyjnie trzypunktową mapę reparacji dla tych tyle i w ogóle to miało wszystko pięknie hulać, no a wyszedł z tego rzeczywiście kapiszon. No i tak nie do końca... Przepraszam, tu się nie zgodzę. Wyszła kpina. Ja już cytowałem na tej antenie stary kawał ze stanu wojennego, że każdy dostanie paszport pod warunkiem, że będzie miał 75 lat skończone i zgodę rodziców przedstawi. To takie reperacje. A moim zdaniem wyszedł z tego lewar. Nie kpina, nie kapiszon, tylko właśnie lewa, bo skąd wzięły się te wrzutki? Bo te wrzutki były gęsto. Gazeta Wyborcza je podała, Politico je podało. Ogólnie się przyjęło i to widziałem na Twitterze, przynajmniej śledziłem to przez pryzmat Twittera. Dominowała, że to były wrzutki PR-owców Donalda Tuska, którzy wszędzie roznieśli informacje o tych reparacjach, żeby wymusić na Niemców. A ja bym się właśnie wcale nie zdziwił. I to właśnie najbardziej dla mnie tropem jest redaktor Wieliński, który to precyzyjnie opisał. On ma jednak świetne relacje w Berlinie, świetne relacje z obecną ekipą rządzącą w Niemczech. On te informacje również mógł mieć od Niemców, że tak będzie, a że Olaf Scholz zmienił zdanie, lecąc do Warszawy z Berlina, podrzucił informacje, z których wcale nie zamierzał się wywiązać. No i co z tego? Kto jest w stanie cokolwiek z niego wyegzekwować? Natomiast Niemcy osiągnęli jeden zasadniczy efekt tymi wrzutkami. Zbudowali temat. Temat, wszyscy wiedzą, jak to jest ważne dla Donalda Tuska. Ta cała retoryka Radosława Sikorskiego. Cokolwiek uzyskamy, będzie nieskończenie więcej, niż uzyskał PiS. No. Oni się stają poniekąd zakładnikami tych słów. Teraz za każdym razem, bo oni będą chcieli pokazać efekt polityczny. Zobaczcie, udało nam się, bo umiemy rozmawiać, a nie tylko walenie prętą w klatkę, jak robił to PiS, a umiemy rozmawiać i są tego efekty. Oni by chcieli bardzo chętnie taką narrację sprzedać. Narracja jest przepiękna, ma jedną tylko wadę. Nie ma żadnych faktów na jej poparcie. No w związku z tym na te fakty będą czekali. I moim zdaniem Olaf Scholz w którymś momencie im da, ale zanim im da, pira z oko będzie to wyglądało dokładnie tak samo jak w relacjach polsko-amerykańskich z wizami. Ten temat w Polsce urósł do tak niebotycznych rozmiarów, że kolejne rządy były gotowe zrobić dla Amerykanów dokładnie wszystko, byle tylko ten temat wiz wreszcie został zluzowany. No w końcu się udało po 15 lat, chociaż to skórka była kompletnie niewarta wyprawki, ale ponieważ teraz temat politycznie tak bardzo urósł, dokładnie moim zdaniem to samo stanie się z reparacjami. Dla Tuska one stają się dzisiaj tak ważne, że Scholz ma na niego rewelacyjny lewar. Nic im nie da i reparacje nie są dla Tuska w ogóle ważne, nie, ponieważ... Daj im, jak będzie im się opłacało. Od 2004 roku, kiedy Tusk wygłosił, była tam przyjęta taka uchwała przez Sejm, że nie rezygnujemy, że rachunki są niewyrównane.
I wtedy wyszedł Donald Tusk na mównicę i oczywiście potępił te niemieckie roszczenia, ale powiedział, że on jest zwolennikiem Europy bez roszczeń. I taka ma ale być przyszłość. Ale wcześniej głosował za tą deklaracją. Taka ma być, no tak, bo się odciął, nie miał wyjścia tego. Dlatego, że wywalali Polaków z domów, w których byli. Więc Olaf Scholz nie musi nic zrobić, dlatego że sprawa jest poddana całkowicie. Poddana jest. Nie musi, tu ale tu może. Nie ma nic do... Może ten dom polsko-niemiecki powstanie, to jest owszem, tylko to jest absolutne nic. Dlatego, że miał być tak zwany widoczny znak, czyli coś na miarę pomnika ofiar Holokaustu w Berlinie, który jest bardzo widoczny. Te bloki są naprawdę... To nie jest pomnik ofiar Holokaustu, to jest pomnik Żydów pomordowanych w Europie. No ta. A jakby sprawdzić, przez kogo pomordowanych, to jest wielkie nic. Sami. To jest wszystko... Nie. Sami nawet nawet naziści nie pada. Cały jest napisany w stronie biernej to... pomordowanych natomiast w Europie. Zostali pomordowani, znikli, ich nie ma. Sławny Francuz, przepraszam, bo tam mi Piotr Semka jest anegdota o francuskich pomnikach ruchu oporu, że tutaj było ilość tam rozstrzelanych fusilier par l'ennemi. I on się spytał tych Francuzów, dlaczego nie napiszą, że uczciwie, że przez Niemców, no tylko, że przez jakiś wrogów. On powiedział, głupia sprawa, bo to właściwie nie Niemcy rozstrzygali. To przepraszam, nie mogłem się powstrzymać od historycznej takiej dygresji. I ten dom polsko-niemiecki to będzie taki najtańsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, bo Niemcy przecież cały czas mówią, że oni... zapłacili i faktycznie, gdyby podliczyć te różne, które nie trzeba traktować ich jako reparacji w żaden sposób, to wychodzi po dzisiejszych cenach jakieś 6 miliardów złotych, no, ale które, to są... które otrzymaliśmy od mnie. A dlaczego Niemcy nic nie muszą? Bo sam Tusk im podrzuca argumenty. Napalił się jak szczerbaty na suchary na informację Anny Fotygi, minister w 2006 roku, minister spraw zagranicznych, wtedy jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości pytał o te kwestie reparacyjne. Ona odpowiedziała, jaki jest stan prawny. A stan prawny był taki, że rząd Marka Belki 19 lipca 2004 roku wydał oświadczenie, oficjalne stanowisko przed przyjęciem tej uchwały przez Sejm. Czyli to jest jedyne oficjalne stanowisko polskie z tamtego czasu, rządu Marka Belki, że nie ma żadnych roszczeń, że prawnie to jest... No ale zresztą się uchwała. Skończę. Tak. Następne oficjalne stanowisko było dopiero na początku października 2022 roku, 2022, kiedy rząd PiS wystąpił z notą do rządu niemieckiego o odszkodowania, a potem była przyjęta jeszcze uchwała rządu 19 kwietnia 2023 roku. I nic więcej. I Niemcy się tego trzymają. I... Tutaj odnotowałeś to kłamstwo Tuska, którym było twierdzenie, że pani Fotyga się zrzekła. Tam. To nawet TVP Info, co zabawne, przyznało, napisało prawdę, któryś tam jakiś stażysta. Się wycofało. Po dwóch godzinach to zniknęło, tak, ale oczywiście stało się, lud zna, prawda, jak w sławnej piosence. W 2017 roku podobne stanowisko podpisał Marek Magierowski, który też zreferował stan prawny. Ale nie są to akty prawa międzynarodowego. Teoria agentowna jest taka, i przypomnę w skrócie, że w ten sposób że Niemcy zbudowali lewar, żeby nie będzie. Stworzyli taką marchewkę na kiju, którą będą teraz Tuskowi przed nosem trzymać. Bądź grzeczny, to może coś dostanie, ogłosimy, że damy reparacje i będziesz ale mógł... Ale po co? Nie. Po to dla... Tak, grano z KPO... Przepraszam, Wiktorze, tak grano z KPO i Morawieckim przecież, no. Zaraz dostaniecie KPO, tylko jeszcze podpiszcie kamień milowy, ale... jeszcze to i dostaniecie... Mała na koniec, przepraszam. Ale jest jedna różnica. Angela Merkel by tak zrobiła, bo inaczej zupełnie grała. Angela Merkel kombinowałaby, jak ogłosić plan reparacyjny, to o czym marzyliby Wieliński i inni. Zresztą stwierdzenie, że on ma dobre układy w Berlinie, no to mniej więcej by stwierdzić, że obecne TVP Info miało dobre układy z ministrem Sienkiewiczem albo z administracją Tuska, ale, no, ale nie zmienia to faktu. No, doskonale. Przed chwilą Rafał opisał, jak to działa. No, tak wisiał dwie godziny, już nie wisi. No. Niemcy poprzez Wielińskiego pewne rzeczy
rzeczy opublikowali, albo nasi no tak, poprzez niego opublikowali. Wyszło jak wyszło i teraz dlaczego wyszło jak wyszło? Być może tam się też toczył spór komunikacyjny, jak to zrobić. Natomiast Scholz jest bardzo słabym politykiem. Ja myślę, że to jest... Ale ja nie opowiedziałem o jakichś Himalajach polityki. No, prosta wrzutka jest prostą wrzutką. Jeżeli Merkel by to zrobiła, to rzeczywiście oni wcześniej by się spotkali, zastanowiliby się, jak to zrobić, żeby z jednej strony ogłosić w Niemczech, Niemczom zależy, żeby zakopać temat reparacji. To było widać w korespondencji tych niemieckich urzędników, które gdzieś tam wychodziły, tak? Że oni mówią, że jest przyjazny rząd w Polsce, że oni chcą tylko wyjść, że polski rząd chce tylko wyjść godnościowo, podkręcić swoją popularność, a my możemy zakończyć ten temat. Ale żeby zakończyć tak do końca ten temat, to potrzebna jest jednak umowa międzynarodowa, a nie żadne to, że coś Belka napisał, wydał jakieś oświadczenie. To już nie będę wchodził, dlaczego ta uchwała Rady Państwa z 1953 roku jest nieważna, no ale tam jest milion przyczyn, włącznie z tym, że nie było. Napisałem o tym tekst mający 19 tysięcy znaków, każdy może przeczytać wczoraj. Jest też książka dwóch niemieckich autorów, która ma 400 tysięcy znaków nawet, więc warto i tekst Staszka, i tą książkę przeczytać, ale nie zmienia to faktu, że no jest... Tych przyczyn można z 10 wyliczyć, dajmy sobie z nimi spokój. To jest nieważne. Nie będzie, bo nie ale ja nie pytałem o sprawę merytoryczną represji, pytam, dlaczego demonstracyjnie Tuska... Nie ma co no to odpowiadam, bo no jest, właśnie, był nie to ma akt, co przykrywać. Był to akt akurat moim zdaniem ze strony Niemców, trochę pewnej nieudolności, bo można było to zrobić sprytniej. Scholz po prostu chce to, dostał sygnał, że można to zagrzebać i próbował to zagrzebać, ale też to jest takie trochę... Oni są bardzo... Moim zdaniem to pokazuje, jak Niemcy są spoceni do Nikt tego. Nie wie, jak oni cholernie chcą to szybko zrobić. On szybko wypluł siebie, ale damy wam te reparacje dla tych, co tam przeżyli. Nie, on powiedział, zastanowimy się, żeby powiedzieli, czy w języku dyplomacji powiedział wypier... No więc na moje poczucie jest tak, Scholz dostał sygnał, musisz im cokolwiek rzucić, i zagrzebujemy temat reparacji. Jest tak ustalone. Więc no to, on cokolwiek rzucił, tylko rzucił to nieudolnie. No bo właśnie rzucił nieudolnie i źle. Ja się właśnie nie zgadzam. Można było, gdyby oni chcieli zagrzebać temat, przecież kto im kazał o tych reparacjach gadać? Nie ma żadnego książki, która mówi, że jak przyjeżdża Niemiec do Polaka, natychmiast musi mówić o reparacjach, zwłaszcza jeżeli to jest Olaf Scholz, a w Polsce ponieważ jest chcieli skilować temat wreszcie, raz na zawsze nie Niemcy. Pojechał Tusk, jak został premierem do Niemiec, jedną z pierwszych wizyt, to był grudzień chyba nawet, chyba jeszcze w grudniu był. W lutym. No mniejsza z tym. I wtedy ani słowa o reparacjach nie było. Sikorski, który pojechał z nim coś tam, jednym zdaniem gdzieś tam, że będziemy, pamiętamy było o tym. Jak Tusk nie był jeszcze premierem, był w opozycji i pojechał do Potsdamu. To był wrzesień 2022 roku, dawać nagrodę Kliczce merowi Kijowa i wtedy Scholz go przestawił na lewe sanki, zaczął mówić, że takie stawianie sprawy uruchamia, tam powołał się na jakichś nacjonalistów, uruchamia rewizjonizm granic w całej Europie. Dając do zrozumienia, że możecie sobie... Moim zdaniem to nie jest tak, że oni ten temat musieli robić. Mogli go kompletnie pominąć, ale... natomiast temat żył już w zapowiedziach wizyty, w tych właśnie, bo moim zdaniem Scholz chce to zrobić, bo dyskusja o tym, czy Polska się zrzekła reparacji, czy nie zrzekła reparacji, będzie trwała w nieskończoność. Połowa prawników twierdzi, że się zrzekła, bo dokument z 53, bo Marek Belka i tak dalej. Druga połowa twierdzi, że się nie zrzekła, bo te dokumenty nie mają rangi wiążącej. Obojętnie, którą narrację przyjmiemy, jest jeden konkret. Gdy Niemców zapytamy, czy Polska się zrzekła reparacji, czy nie, Niemcy mówią, oczywiście, że się zrzekła, a na podstawie jakich dokumentów, to Niemcy nie mogą niczego pokazać, ponieważ zanim coś dadzą, to chcą odebrać. Niemcom zależy na tym, żeby skończyć temat. Skończenie polega na umowie międzynarodowej. No że była ta umowa między... Niemcom bardzo na tym zależy. Zależy na tym bardziej niż na czymkolwiek innym. Nie zależy. Żeby była ta umowa międzynarodowa. A co im przeszkadza, jeżeli pozwolisz, Staszku,
skończyć. 50 lat żeby o tym była, się mówi. Żeby była ta umowa międzynarodowa, ponieważ to wtedy wisi nad nimi. Korespondencje urzędników niemieckich na to wskazywały. Tak. Żeby była umowa międzynarodowa, muszą rzucić jakiś ochłap. Wiadomo, że opinia publiczna w Polsce może źle na to zareagować. W związku z czym na termin wybrano tam drugi bodajże lipca, tak? Moment, kiedy najwięcej ludzi jest na wakacjach, kiedy jest największy sezon ogórkowy, kiedy zainteresowanie mediami jest stosunkowo ale małe. Nie ma żadnej umowy. W tym momencie na tą konferencję. W tym momencie to ogłaszamy. Mieli się wieryńscy ucieszyć, że Niemcy nam tu zbudują jakiś tam właśnie ten dom, pomnik i coś tam. Ci podpisują umowę i będzie zbanie. Chyba przerzucimy jeszcze kawałek tego tematu na po przerwie, bo się nie zmieściliśmy, ale teraz chwila odpoczynku i zaraz wracamy.